Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj dzień całkiem odmienny od tych ostatnich. Jest chłodno, pochmurno. W nocy przeszedł deszcz. Temperatura się ochłodziła i dzisiaj mamy tylko stopni 12. A jest godzina już 10. Jadę na pole zobaczyć, jak tam czosnek. Przyszykuję się, bo chcę go zasilić. Mam nadzieję, że mi się dzisiaj uda. Edziu wozi obornik i jakoś przesmyka po tym polu. Jeszcze się nie utopił. No to liczę, że i ja się w kaloszach w czosnku nie utopię. Chcę już je wzmocnić. Czosnek chcę już wzmocnić. Zaraz pojedziemy na pole. Będziecie widzieć, jak on wygląda. No i tutaj zrobię oprysk z emów. Mam 2 litry wody. Woda taka letnia, nie może być zimna, nie może być gorąca, bo emy to są naturalne szczepy bakterii i wiadomo, wszystko co naturalne musi mieć naturalne w miarę warunki, więc woda taka w temperaturze pomieszczenia, nie gazowana, nie chlorowana, najlepiej żeby to była deszczówka, woda z rzeki bądź woda przegotowana, może być woda taka źródlana również, no dobra woda. Jednym słowem, tu mam 2 litry i teraz dam sobie EMA 5 z wrotyczem. To tutaj bardzo ładnie mi te roślinki uodporni na ewentualne wszystkie patogeny, które tam po tej wodzie będą. Proporcje są na opakowaniach. Ja na 2 litry tych z wrotyczem dam sobie 40 ml. Emy tak naprawdę nie zaszkodzą, bo jest to wszystko naturalne i tutaj nie ma się co bać. Jest 20. Można dać 10 ml. Od 15 do 20 się daje. Mogłabym dać tych 10-15, ale ja ten czosnek będę ratować. To nie jest zasilająco. Jeżeli nie mieliście problemów z czosnkiem, cebulą czy innymi roślinami, to w zupełności wystarczy tych 15 ml na litr. Green Alga ładnie mi wspomoże, one też zawierają stymulatory wzrostu i wpływają na wybarwienie, żeby one dostały takiego koloru te rośliny, w tym wypadku mój czosnek. No i dam bioamino. Bioamino są to już stymulatory wzrostu i tego daje się od 3 do 5 ml na litr, od 3 do 5, czyli ja mogę dać od 6 do 10. mililitrów, to dam 10, dam tą górną granicę, bo tutaj będę ten czosnek ratować. Ale papuszki śpiewają. Moje kaloszki sexy, różowe. Tutaj bez nich się nie da. Już widzę, że będzie mokro, ale może da się przejść, aby opryskać. Brama na pilota. Żaby rechoczą. Kumaki też kumają. Kumaki nizinne. Ostatnio mówiłam, właśnie zapomniałam nazwę, uleciała mi, ale to kumak nizinny. Wieje wiatr, także tutaj i takich pewnie nie słyszycie na nagraniu. Ale skowronki podejrzewam, że słyszycie. Tutaj wymokło. Czosnek żółknie. No ale żółknie z mokra,
ale powiem Wam, że myślałam, że gorzej będzie się prezentował. Tutaj wykopię jeden, zobaczymy, jaki ma system korzeniowy. Pierwszy lepszy bierzemy. Jak on wygląda w ogóle w środku? Wow! No powiem, że nie jest źle. System korzeniowy pięknie rozbudowany, gruby. Korzenie są tłuste. Cebulka nie obgniła. Nie widać, mimo tego, że tutaj utrzymuje się woda, nie widać robaków. Co prawda to jest tylko pierwszy czosnek, jeden. Nie wiadomo, jak będzie w dalszych, więc dla bezpieczeństwa tutaj mojego czosnku i swojego spokoju na pewno zastosuję gnojówkę z wrotyczu lub bonatu. Wrotyczu jeszcze nie mam, ale mam bonat. Zrobię sobie zaraz dzisiaj gnojówkę, nastawię ją i przeleję tutaj ten czosnek, żeby ewentualne wszystkie robaki w nim tutaj wybić. Ale powiem, że zaskoczył mnie bardzo na plus, bo nawet zobaczcie, korzonki nie są obbrązowiałe, główka nie jest obbrązowiała, jest biała. Tutaj ma kolor właściwy dla harnasia, więc jest dobrze. Na taką wodę, jak ona tutaj stała tyle czasu, no to powiem, że jest tak. Tutaj, gdzie woda stała 2 miesiące, to cały środek wymógł. Zarówno czosnek, jak i cebula. Tam dalej mamy posadzoną czerwoną cebulę, 2 albo 3 rzędy, już teraz nie pamiętam. I ona najgorzej ucierpiała, bo tam jest największy dołek. Dosyć mocno wieje, ale na Emy jest dobra pogoda. Co prawda wiatru nie powinno być, ale z racji tego, że ja już tutaj nie mam praktycznie wyjścia, chcę ten czosnek ratować, więc nie patrzę na wiatr. One się i tak zaaplikują. Ważne jest, aby nie było słońca. Emów nie stosuje się w upalne dni słoneczne, bo one zostaną momentalnie przez słońce zabite. Pogoda powinna być taka... Powinno być pochmurnie, chłodno, najlepiej jest to robić wieczorem. Albo tak jak ja teraz robię to w dzień, ale jest pochmurno, chłodno, zanosi się tak jakby na deszcz. Tutaj po emach nie ma się nawet co bać ewentualnej mrzawki, bo ona nie zaszkodzi. 2 godzinki i one się pięknie zaaplikują. O, mokro jest. Jest mokro. Ale nie ma tragedii. Da się przejść. Czosnek już opryskałam. No i powiem, że nie najgorzej to wygląda. Myślałam, że to będzie gorzej, że on w dużej mierze mi tutaj wymoknie, wygnije, ale nie jest źle. Ziemia rozrobiła się teraz taka zielonkawa po wodzie. Niestety tutaj to wszystko zakisło, zazieleniło się, pojawiły się glony. Teraz trzeba będzie tutaj wziąć popioł, przesypać to wszystko popiołem i później zruszyć, ale najpierw to chyba wezmę tutaj taką haczkę trójzębną i przeruszam to, żeby te korzenie dostały powietrze. Jest tutaj dużo mysiurka. Mysiurek to jest ta roślinka. Bardzo ładna, wypuszcza takie ładne, delikatne kłosy. Tutaj już jest, o, jest tutaj z kłosem, kwitnie, podoba mi się, ale to jest roślinka taka właśnie mokrzycowa i dużo jest tutaj mokrzycy. Mokrzyca to jest ta taka drobna trawka, jest jej bardzo dużo. System korzeniowy piękny. No i świńskie ziele. Właściwa nazwa żółtlica drobnokwiatowa, bezcenna również dla nas. Jest tutaj tego dużo, no ale w pierwszej kolejności muszę to tutaj teraz zruszyć, żeby dać tej ziemi powietrza. Czosnek bardzo lubi powietrze i jeżeli haczemy go, nawet jak jest palcem chodzić i
obruszać. No tutaj widzicie, jak jest teraz mokro, nie mam takiej możliwości, ale jeżeli ziemia jest sypka, taka przeschnięta, to obruszać w koło po to, aby napowietrzać te korzenie. I tutaj zobaczcie, z tej strony, tam pod płotem mam posiane kuleczki, nasionka, pięknie wzeszły, później mam już ząbki, a tutaj już są ząbki właściwe, z których będą główki. I tutaj to wygląda nawet nie najgorzej. No, pokuszę się o słowo, wygląda dobrze. Ale cebula, no, już niestety gorzej. Te dwa rzędy były wyżej, co nawet widać, i wyglądają jeszcze w miarę ok. Te z boku też, ale tutaj jest bagno, przeszłam, bo chciałam też opryskać emami, topi się i zobaczcie, wychodzi jeszcze woda. Także tutaj jest bardzo mokro i ta cebula jest, jakby ją, kurczę, przestrzelił. Tutaj jedna, tam dwie. Nie ma sensu tutaj tego ratować. Można by to było tak zostawić, żeby ona tutaj sobie rosła i tam by było troszkę, tu troszkę, ale to jest strata pola. Ta cebula będzie chorowała. Może później niestety gnić i prawdopodobnie tutaj, jeżeli już da rady się wejść, bo tam od tyłu miały być warzywa kapustne, to weźmiemy to tutaj, stależujemy, wyrobimy i pewnie posieję tutaj odmiany ogórków rosyjskich, a tam dalej będzie kapusta. Pietruszkę mam jeszcze nieposianą. Powinna ona być posiana już dawno, już powinna wschodzić i być obrobiona. Na tamtym ogrodzie nie ma możliwości w ogóle jeszcze wejścia, bo tam woda jeszcze stoi. I wybraliśmy sobie tutaj to miejsce, o którym też już mówiłam. Pierwszy raz, jak Edziu tu przyjechał, to niestety topił się. Wczoraj podjęta druga próba, no i przemiesił tą ziemię. Nie jest to szczyt marzeń ogrodnika w wyrobieniu, w przygotowaniu gruntu pod zasiewy, no ale tutaj już nam teraz zależy, aby to obsuszyć i tak, no, zbuchcował to, bo to inaczej nie można tego nazwać. Zobaczcie, jakie są kolejny potężne, do kolan praktycznie, bo tutaj się wszędzie topił, ale to będzie teraz obsychać i po niedzieli, za kilka dni, myślę, że tutaj ponownie przeleci talerzówką, jeszcze raz obsuszy. No i może za tydzień posieję w końcu pietruszkę. Jest mokro, jest bardzo mokro. No i teraz trzeba tutaj przyspieszyć obsychanie tej ziemi, bo tak jak to zostawię, to będzie tutaj schło i schło i schło. A jak zruszam tą ziemię, to ona dostanie powietrze i szybciej będzie w głąb przesychała. Mam tutaj taką haczkę trójzębną, zęby dosyć długie, więc one będą się głęboko wbijały, a tym samym będzie głębiej powietrze wchodziło. Lekko nie jest, powiem wam. Ręce od tego bolą. Plecy też. A Edziu w tym czasie wozi obornik. Zaczął go wozić wczoraj i dzisiaj też wozi. Jest mokro. Tutaj właśnie od rzeki mamy mieć posadzone kartofle i tam obornik był wywieziony na jesień. No ale resztę pola zawozi teraz drugą turą obornika. I też tak siedzę tutaj. Wczoraj siedziałam pod telefonem i dzisiaj też tutaj na polu jako koło ratunkowe, bo tutaj środkiem jest bardzo mokro, no i jeżeli się utopi, to trzeba będzie go drugim ciągnikiem wyciągać. To jeszcze będę robić za koło ratunkowe dla Edzia. Będę ratować mojego męża w razie W. Chcę wam pokazać, ile tutaj jest dżdżownic. Zobaczcie, gdzie nie ruszę, wszędzie są dziesiątki dżdżownic. To ziemię, to pole było tutaj bardzo dobrze nawiezione. Zaraz, o, zobaczcie. Tu poszedł obornik. Było poplonowanie. Dżdżownice kochają taką próchnicę. I gdzie nie ruszę,
i jest ich dosłownie ogrom. I teraz mało tego, że mam tutaj bardzo dobrze użyźnione pole, to dżdżownice dodatkowo robią mi tutaj humus. Widzicie, ile ich jest? Gdzie nie wbije, patrzcie, ile tutaj jest. Gdzie nie wbije haczki, wszędzie są. Ciężko, bardzo ciężko. Zrobiłam tutaj dosyć kawałek górkami, bo tutaj gdzie dołki i tam od tył, niestety jest bardzo mokro i jak wbijam haczkę, to wychodzi woda. I to jest bez sensu się narabiać, przynajmniej jeszcze na dzisiaj, ale jeżeli będzie taka pogoda jak teraz jest, że powiewa wiatr, to on tutaj osusza. Za ze 2-3 dni przyjdę i tam dalej będę robić, bo to podeschnie. Zrobię tutaj jutro, jeszcze przyjadę znowu na godzinę, bo więcej niestety na plecy się nie da wytrzymać. Bo jednak, powiem szczerze, bardzo ciężka praca jest osuszanie tutaj tego terenu. Bolą ręce, bolą plecy. I jutro bym sobie zrobiła w tą stronę, a za 2-3 dni, jak tam przeschnie, to zrobię w tamtą stronę. I będzie bardzo ładnie obsychać czosnek, dostanie powietrza w korzenie i nie będzie mi się dusił. Tutaj jest tak dobrze pole przygotowane. Czosnek kocha żyzność, on ma duże wymagania pokarmowe. Tutaj dostał wszystko, co trzeba. Na pewno nie będę stosowała, już widząc tą ilość dżdżownic, nie będę tutaj stosowała kurzeńca. W tamtym roku dawałam kurzeniec, ale nie miałam tak przygotowanej ziemi, jak w tym roku, znaczy w tamtym roku pod tegoroczny tutaj plon. Bo tak jak mówię, tutaj było pole spoczynkowane, 2 lata były siane poplony 3 razy w roku i ta masa zielona była przeorywana. Mało tego, na jesień poszedł jeszcze obornik kompostowy. Także tutaj jest, widzieliście, jak ruszyłam haczką, sama próchnica. Ten czosnek praktycznie rośnie na czystym, żywym kompoście. Do tego są dżdżownice, które przerabiają wszystkie te resztki organiczne, które się jeszcze nie zdążyły przerobić w ziemi, przegnić. One, dżdżownice, to przerabiają, wydalają mi humus w czystej postaci. Nic tutaj nie trzeba. Ewentualnie tylko polecę bonatem. I to nie teraz, bo jest za mokro. Dopiero dzisiaj przyjadę, nastawię gnojówkę. Za ze 2-3 tygodnie mi się zrobi. Dopiero wtedy przelecę, żeby nie było robaków. Bo robaki tutaj się na 100% pojawią. Ze względu na to, że jest mokro. One tutaj będą choćby nie wiem co. Także bonat muszę zrobić. A bonat dodatkowo też jest nawozem, bo on się składa z wrotyczu, który właśnie te robaki mi tutaj odstraszy. To jeszcze zawiera humus i kompost. Także czosnek będzie miał tak pożywienia. Nic lepszego mu nie trzeba i nic więcej on, mój czosnek, nie dostanie. Ale wy śmiało możecie zaopatrzyć się w kurzeniec, okładać czosnek, tak jak ja w tamtym roku, ziemią kompostową. Można kurzeńcem, obornikiem, takim kurzym wymieszanym z ziemią, żeby nieczystym, bo spalicie, ale obłożyć. Można też moczyć i to jest najlepsza metoda. Namoczyć kurzeniec, zrobić gnojówkę i wtedy rozcieńczać 1:10 i podlewać kurzeniec, to jest azot. I też, a czosnek azotu potrzebuje, oczywiście naturalnego azotu, nie sztucznego. No i
Widzicie, tutaj jeszcze się odniosę do naturalnego nawożenia. Tam, gdzie jest naturalne nawożenie, jest ogrom dżdżownic, które nawożą nam pole, spulchniają, napowietrzają, a jeżeli zastosujecie jakiekolwiek nawozy sztuczne, opryski sztuczne, te dżdżownice niestety nie będą funkcjonować na naszym ogrodzie. One są bardzo wrażliwe na chemię i niestety znikną, zginą. Także tutaj trzeba przemyśleć 100 razy, co się stosuje na swoim polu. Ja zawsze mówię, naturalnie, da się, da się. Zamykam bramę do mojego raju i jadę do domu, bo w szklarni trzeba jeszcze popodlewać, podpalić w kuchni, żeby była ciepła woda. Także pracy jeszcze jest dosyć dużo. Na dzisiaj dość na ogrodzie. Żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo radości, zadowolenia i uśmiechu na co dzień. Do następnego.